W 1977 roku John Ross Bauman zdobył nagrodę Pulitzera za portfolio ukazujące brutalne traktowanie więźniów przez rodezyjskie siły bezpieczeństwa. Jego historia zainspirowała profesora Marcina Berdyszaga do stworzenia realizacji dotyczącej etyki pracy fotoreportera. Chciano, aby 25-letni wówczas Ross Bauman otrzymał nagrodę imienia Roberta Kapp. No i powstało nagle szereg dziwnych pytań, również związanych z samym postępowaniem Bauckmana o jakby etykę i czystość, ponieważ on złamał kilka zasad. Realizacja przedstawiająca trzech żołnierzy połączonych pasem jest częścią wystawy Feedback. Można w niej również zobaczyć instalację nawiązującą do słynnego pojedynku Zeuxisa z Parazjosem, którzy ścigali się w iluzji przedstawienia. Parazjos oszukał artystę, malując kotarę, którą ten chciał, aby on odsłonił i pokazał mu obraz. No i wygrał, dlatego że on oszukał człowieka, a Zeuxis namalował winogrona i tylko oszukał ptaki, które się do nich zlatywały. To, co płynie z tej przypowieści, to reperkusje tej walki o iluzję widzę na przykład w działaniach późniejszych, nie wiem, takich jak w latach 50. przebiegnięcie przez ekrany papierowe japońskiego artysty Murakami. Czyli walka z pewnym oporem, w której nie chodzi o imitację, a o przekroczenie pewnej granicy. Moja kurtyna jest przezroczysta, jest z ptaszkami, które są naklejane przy autostradach, aby się nie rozbijały o szyby, a jednocześnie jest to kolejna rzecz, próba złamania czegoś. I ten feedback to jest to, co ja po prostu czytam w tej przeszłości, mając te doświadczenia sztuki, które były potem i które nastąpiły do dziś. Poruszyć u ludzi potrzebę odkrywania chce Tomasz Drewicz. Instalacja Ciepłem odnosi się do wolności zgromadzeń, a urządzenie ma wymóc aktywność osobistą obywatelską. Bezpośrednim powodem jej stworzenia były protesty, które pojawiły się po wprowadzeniu zmian w sądownictwie w 2017 roku. To, co mnie zainteresowało, to jest kwestia takiego zaangażowania i wzrostu pewnej temperatury napięcia społecznego. Zrozumiałem, że temperatura i samo ciepło jako zjawisko fizyczne jest bardzo ciekawą metaforą do tego, aby mówić w ogóle o relacjach społecznych pomiędzy grupami ludzi tworzących pewną wspólnotę. Druga część wystawy Zdarzenia losowe i rzucające się w oczy słuchawki są naturalną konsekwencją instalacji Ciepłem. Ciepło jest niczym innym jak ruchem, ruchem cząsteczek. I podobnie jest z dźwiękiem. Dźwięk jest falą, która bez ruchu cząsteczek nie jest w stanie się przenosić. Dlatego tutaj mamy porównanie pewnych sytuacji, które z jednej strony potrzebują ciepła do ujawniania się pewnych treści, a w tej drugiej sali potrzebują zapoznania się z pewnym warstwą dźwiękową, aby też się zaznajomić z jakąś tam treścią przeze mnie powołaną. Wystawy Feedback profesora Marcina Berdyszaka i Zdarzenia losowe Tomasza Drewicza od 24 lutego można oglądać we wnętrzach Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystawy ciekawe, interesujące, na pewno świetny punkt wyjścia do rozmów z naszymi odbiorcami, do tego, jak możemy rozumieć, interpretować sztukę, jej wielowymiarowość, wielopoziomowość, to jak można czerpać z jej bogatych zasobów, reinterpretować, wpisywać i doszukiwać się nowych znaczeń, ale także wykorzystywać do dokumentowania bieżących wydarzeń, konfliktów. Jak zapowiada dyrekcja Ostrowieckiej Galerii, wystawy będą inspiracją do warsztatów i zajęć edukacyjnych.